Witam Was na kolejnych zajęciach. Dzisiaj spróbujemy rozwiązać zadania tekstowe, nieco trudniejsze niż na poprzednich lekcjach, w których pojawią się również procent, ale to za chwilę. Rozpocznijmy od zadania pierwszego. Za 4 bilety normalne i 9 biletów ulgowych zapłacono 145 zł. Bilet ulgowy był o 7 zł tańszy od biletu normalnego. Ustal, ile kosztował bilet normalny, a ile bilet ulgowy. W tym przypadku nie ma większego znaczenia, co oznaczę przez x, a co, czyli x, niech to będzie bilet ulgowy. Albo weźmy normalny bilet, bo o ulgowym coś wiemy, więc damy bilet normalny. Bilet normalny. Tak. Natomiast co wiemy o bilecie ulgowym? Może bilet ulgowy jest o 7 zł tańszy. Czyli będzie to x minus 7. Wezmę sobie to w nawias, żeby było jasne. Tu jest cena biletu ulgowego. Bilet ulgowy. Dobrze. No to zatem przejdźmy do ułożenia równania. Myśmy zakupili 4 bilety normalne, czyli 4 razy cena biletu. Tu jest cena biletu normalnego i zakupiliśmy 4 bilety. Czyli będzie 4 razy x. To jest 4x. Dodać. Bo jeszcze muszę zapłacić 9 biletów ulgowych. Tu mamy liczbę biletów ulgowych, a tu w nawiasie mamy ich cenę. Zatem to będzie 9, a ponieważ jest tutaj różnica algebraiczna, bo zatem muszę ją zapisać w nawiasie. X odjąć 7 równa się. Za całość zapłaciłem 145 zł. 145 zł. Tak, moi drodzy, ułożyliśmy właśnie równanie. No to przejdźmy do jego rozwiązania. Co możemy tu zrobić? No po pierwsze pozbędziemy się nawiasów. Przypominam, że aby pomnożyć, to muszę pomnożyć 9 razy z każdy wyraz z nawiasu. Z 4x nic nie robię, więc przepisuję. Dodać. 9 razy x będzie 9x. 9 razy minus 7, bo to bierzemy razem ze znakiem, będzie minus 63, a to się równa 145. Przechodzimy teraz do porządkowania. Strona niewiadomych i strona wiadomych. 4x i 9x są to niewiadome. Pozostają na tej stronie. Mogę sobie je od razu sumować. Będzie to łącznie 13x. Minus 63 przenoszę na drugą stronę. Zatem będzie plus 63 i dodać 144, jest to liczba dodatnia, więc piszę już tym razem z przodu. Dobrze. No to sumujmy. 13x równa się 208.
Aby obliczyć x, muszę podzielić przez 13. X to się równa 208 dzielone przez 13, no to wychodzi nam 16. Obliczyliśmy, że x to 16. X oznaczone mamy bilet normalny, czyli bilet normalny kosztuje 16 zł. A bilet ulgowy jest o 7 zł tańszy, czyli 16 odjąć 7 daje nam to 9 zł. Ustal, czytam jeszcze raz zadanie, czyli pytanie. Ustal, ile kosztował bilet normalny, a ile ulgowy. No mam obliczone. Tyle kosztuje normalny, a tyle kosztuje ulgowy. I tutaj jest koniec zadania pierwszego. Tak należy rozwiązywać zadania tego typu. Jak zwykle macie tu przygotowane zadanie podobne. Proszę go rozwiązać. Przechodzimy do zadania drugiego. Matka i córka. Sekundę sobie sprawdzę, czy mi się wszystko nagrywa. Myślę, że wam to nie będzie przeszkadzać. Matka jest 4 razy starsza od córki, a 2 lata temu była od niej 5 razy starsza. Za ile lat będzie 3 razy starsza od córki? Musimy to zapisać. Czyli co? Przez x oznaczymy, nie wiemy nic o córce, zresztą córka jest młodsza, to zawsze łatwiej jest młodszą osobę oznaczyć przez x. Czyli mamy, najpierw korzystam z tego zdania. Stąd i kończę tu. Troszkę niezbyt ładnie to narysowałem. Wymarzę, żeby wam nie przeszkadzało. Czyli dotąd. Na tym się skupiam. Matka jest 4 razy starsza od córki. Czyli przez córkę. Najpierw sobie napiszę, a później będę wpisywał x. Zaraz zobaczycie dlaczego. Moi drodzy, stworzymy tu tabelkę. Czyli córkę oznaczam obecnie przez x. A matka jest od niej 4 razy starsza, czyli będzie 4x. To jest obecnie. Teraz przechodzę do drugiej części zadania, czyli tu. A 2 lata temu była od niej 5 razy starsza. 2 lata temu była od niej 5 razy starsza. 2 lata temu to i wiek mamy i wiek córki musi się zmniejszyć. Czyli córka obecnie ma x, to 2 lata temu będzie miała x minus 2. Mama obecnie ma 4x, to 2 lata temu będzie miała 4x minus 2. Tutaj na razie skorzystałem tylko z tego fragmentu, że to się, cała sytuacja dzieli się 2 lata temu. Na razie korzystam tylko z tego i otrzymuję ten zapis. Natomiast druga część tego zdania była od niej 5 razy starsza, posłuży mi do ułożenia równania. Czyli żeby porównać te dwie części, wiek córki
Muszę pomnożyć razy 5, żeby otrzymać widok matki. Czyli x odjąć 2. Tyle miała wtedy lat córka. Pomnożyć razy 5, bo ja chcę porównać. Czyli muszę pomnożyć. Tą młodszą pomnożyć razy 5, żeby otrzymać wiek matki. Czyli 4x minus 2. Wiek młodszej osoby? Mógłbym podzielić wiek matki przez 5, żeby zrównać z wiekiem córki, ale łatwiej się liczy, gdy mnożę, niż jak dzielę. No to muszę pozbyć się nawiasów. 5 razy x będzie 5x. 5 razy minus 2 będzie minus 10. To się równa. Tą stronę tylko przepiszę. No to teraz przejdźmy dalej. Mamy, porządkujemy stronami. Tu mam 5x, zostaje. Minus 10 przenoszę na drugą stronę, to będzie plus 10. To było plus 4, przenoszę, czyli będzie minus 4x. I było minus 2, zostaje, czyli przepisuję. No i sumuję. 5x odjąć 4x, zostaje x, równa się 10 odjąć 2 jest 8. Obliczyłem x. Czyli z mojego równania wyszło x jest obecnie. Czyli mamy tu obecnie córka ma 8 lat. Matka jest od niej 4 razy starsza, czyli będzie miała lat 32. OK. Tu wymarzymy. Żeby nas nie rozpraszało. Jeszcze nie mamy końca zadania, bo trzeba zawsze przeczytać pytanie. A pytanie tu brzmi: za ile lat będzie 3 razy starsza od córki? Czyli moi drodzy, tu mamy jakby dwa zadania ukryte w jednym. Tu mamy tą pierwszą część zadania, czyli obliczyliśmy, ile lat obecnie ma mama, a ile ma obecnie córka. Teraz przechodzimy do drugiej części zadania, czyli do odpowiedzi na pytania. Sobie tak podzielę tablicę. I tu mamy drugą część. To jest jakby drugie zadanie ukryte w jednym. Czyli my wiemy, że córka ma 8 lat. Matka ma 32 lata. Co dla nas teraz będzie x-em? Ja tutaj troszkę zmarzę. Dla nas x-em będzie za ile lat? Ile lat musi upłynąć, żeby matka była 3 razy starsza od córki? Czyli mój nowy x, a oznaczmy go troszkę, żeby wam się nie myliło, czyli y sobie go oznaczę. Ile lat minie? Aby matka była 3 razy tylko starsza od córki, no to ułóżmy równanie. Czyli jak to zrobić? Dobrze, moi drodzy, więc teraz musimy co zrobić. Nasza córka ma 8 lat. Dodać do niej ten wiek Y, czyli te lata, które muszą upłynąć, aby matka od niej była 3 razy starsza. Żeby to mógł porównać, to ja to muszę pomnożyć razy 3. To się będzie równało, ile matka wtedy będzie miała lat. Czyli obecnie ma 32 lata,
dodać te lata, które upłyną, bo nie tylko o te Y lat postarzy się córka, ale postarzy się też matka, więc rozwiązujemy równanie. 3 razy 8 będzie 24, 3 razy Y będzie plus 3Y równa się 32 dodać Y. No i teraz przenosimy i porządkujemy. Dwadzieścia cztery muszę przenieść na drugą stronę, więc będzie minus 24. 3Y zostaje plus 32. No to będzie minus Y. Robimy redukcję wyrazów podobnych, czyli odjąć Y to jest 2Y, a to się równa 32 na plusie i minus 24 daje nam 8 na plusie. Czyli teraz dzielę przez 2, to Y równa się 4. To jest, moi drodzy, rozwiązanie naszego zadania. Dobrze. Miałem przed chwilą mały... Tak więc, moi drodzy, tutaj macie podobne zadanie do tego, którego wam rozwiązałem. Postarajcie się go również rozwiązać. Teraz przejdziemy do zadania kolejnego. Jest to zadanie trzecie. Myszka do komputera i klawiatura kosztowały razem 200 zł. Myszka potaniała o 30%, a klawiatura o 30 zł. Obecnie ten zestaw kosztuje 146 zł. Ile kosztowała myszka, ile klawiatura przed obniżką? Dobrze, moi drodzy, to oznaczmy sobie. Może inaczej. A może za pomocą tego. Przez M znaczymy myszkę. A przez K oznaczymy sobie klawiaturę. Tak. I teraz, moi drodzy, przejdziemy do układania równań. Dwóch równań. Zauważcie, użyłem dwóch zmiennych, ułożymy dwa równania. Można to zrobić na jednym, ale będzie to trudniejsze. Wolę, jak się mi nauczycie w ten sposób, że układamy dwa równania i w bardzo prosty sposób się pozbywamy z dwóch równań i przechodzimy metodą przeciwnych współczynników do jednego równania. Więc pierwsze równanie mamy z pierwszego zdania. Myszka do komputera i klawiatura kosztowały razem 200 zł. Czyli M dodać K równa się 200. Natomiast drugie zdanie już muszę skorzystać. Będzie bardziej skomplikowane. Myszka potaniała o 30%. Już wam ostatnio tłumaczyłem. Mamy myszkę. Mamy z przodu liczbę 1. 1 to jest, moi drodzy, 100%. A skoro moja myszka potaniała o 30%, czyli odjąć 30%, no to otrzymujemy, że obecnie myszka kosztuje 70% ceny pierwotnej. 70%, może tutaj nie powinno się znaleźć właśnie znak równości.
mogę sobie strzałkę narysować. Stąd wynika to, a stąd wynika, że 70% to jest 0,7. Czyli obecna tutaj po obniżce nasza myszka stanowi 0,7 ceny pierwotnej, czyli 0,7 myszki, a klawiatura o 30 zł. Jej cena spadła, czyli było K, o 30 mniej, czy będzie minus 30, było K. Tyle kosztowała, odjąć 30, tak? Tutaj widzimy, mamy sumę algebraiczną, więc muszę to wziąć na wiasie. K, odjąć 30. I to wszystko się nam równa 146 zł. 46 zł. Tak. Dobrze, mój drodzy. To jest, bierzemy, spinamy klamrą. Jest to układ równej. Zatem przechodzimy do rozwiązania. Plus przed nawiasem nie ma wpływu na znaki w nawiasie. Czyli tak naprawdę możemy sobie w tej sytuacji tutaj pominąć ten nawias, ja go wymarzę. Tylko dlatego, że z przodu był plus. Tu mi się przez przypadek zmazał. Więc sobie go na to tu jeszcze poprawię, żeby był. No i teraz, moi drodzy, musimy co zrobić. Mamy takie same jednostki. Tu jest 1 i tu jest 1. Ale one są tego samego znaku. Więc musimy doprowadzić, żeby był znaków przeciwnych. Czyli pierwsze równanie pomnożymy razy minus 1. A w drugim przeniesiemy sobie to minus 30 na drugą stronę, żeby uporządkować troszkę. Czyli przepiszmy, co nam wyjdzie. Mnożymy stronami, czyli każdy z tych wyrazów minus 1. Czyli m razy minus 1 będzie minus m. Dodać. K razy minus 1 będzie, czyli nie dodać, a odjąć. Minus k. To się równa minus 1 razy 200 będzie minus 200. Ok. A z drugim to zostaje, tylko przenoszę to na drugą stronę. Czyli mam 0,7m dodać k równa się 146. Tu jak przenoszę, to będzie na plusie, czyli plus 30. Jak widzimy, daje nam to 176, więc sobie tutaj od razu to dodam. Wy i tak to widzieliście, skąd się to wzięło. Czyli wyszło nam 176. No i teraz mam przeciwnych współczynników. Czyli dodaję stronami, mam poukładane wyrazy z m, wyrazy z k i wyrazy wolne. Więc dodaję. Tu mam minus 1, a tu mam 0,7. Na plusie mam 0,7, na minusie mam minus 1, czyli mi za jeszcze braknie. Braknie mi jeszcze 0,3, czy zostanie na minusie, żeby spłacić cały dług. Te dwa znaki są przeciwne, więc one mi się skracają, znikają, redukują do zera. Z nich nie mam już nic. I tutaj mam minus 200, czyli więcej mam długu, czyli zostanie mi 24. Minus 24. No i jak zwykle muszę podzielić przez to, co stoi przed niewiadomą, tym razem przez m, czy będzie minus 0,3.
m to się równa minus i minus da nam plus a 24 dzielone przez 0,3 to się równa 80. No to wróćmy. Czyli mamy, że myszka kosztuje 80 zł. A skoro razem kosztowały 200, to klawiatura musi kosztować 120 zł. No i pytanie brzmi, ile kosztowała myszka, a ile klawiatura przed obniżką cen? No, mamy tu rozwiązanie. Myszka 80, klawiatura 120. Tak bym chciał, żebyście się nauczyli rozwiązywać tego typu równania za pomocą układów równań. Wiem, że to coś nowego, ale nawierzcie mi, że jest to najłatwiejszy z możliwych sposobów. Tu macie, moi drodzy, zadanie bardzo podobne. Postarajcie się rozwiązać tą samą metodą. Przechodzimy do zadania kolejnego. Panie Aldona, Barbara i Cecylia pracują w tej samej firmie. Miesięczne zarobki pani Barbary są o 20% wyższe od zarobków pani Aldony. A pani Cecylia zarabia miesięcznie o 15% mniej niż pani Barbara. Panie zarabiają łącznie 9177 zł. Oceń prawdziwość podanych zdań. No i teraz, moi drodzy, żeby to sprawdzić, to ja myślę, że ja najpierw rozwiążę, skupię się na rozwiązaniu zadania, na tym, aby obliczyć, po ile zarabia tak naprawdę każda z tych pań. Niech pani Aldona, no to oznaczmy sobie przez A. Panią Barbarę oznaczymy przez B. A panią Cecylię oznaczymy przez C. I teraz, co my wiemy o nich? Miesięczne zarobki pani Barbary są o 20% wyższe od pani Aldony. Czyli my możemy już uwarunkować panią Barbarę od pani Aldony. Czyli pani Aldona oznaczyliśmy przez A, a w sumie to zrobimy na jednej zmiennej, więc myślę, że może damy właśnie panią Aldonę na X, będzie to dla was bardziej czytelne. Czyli pani Aldona to jest X. Aldona. Pani Barbara zarabia o 20% więcej. Czyli tu mamy 1, czyli mamy 100%. 100% dodać te 20% więcej od tej kwoty. Czyli nasza pani Aldona zarabia 120%, a co za tym idzie, to jest 1,2. Ale czego? Kwoty, którą zarabia pani Aldona, czyli 1,2x oznaczamy panią Barbarę.
pani Barbara. Pozostała nam jeszcze pani Cecylia. A pani Cecylia zarabia miesięcznie o 15% mniej niż pani Barbara. Czyli od tej kwoty zarabia o 15% mniej. Moi drodzy, tutaj to zadanie naprawdę już jest bardziej skomplikowane. Mam nadzieję, że się go nie wystraszycie. Jak to policzyć? A mianowicie tak, że na chwilę sobie przyjmijmy, wyobraźcie sobie, że ta kwota to jest jedna zmienna jakaś z. Tak sobie to wyróbcie. Przyjmujemy to jako jedną zmienną. I teraz pani Aldona, czyli jeżeli już mam jedną, to będę miał tą sytuację, co miałem tu. Czyli to jest z samo, czy to jest 100%. Mam to 100%. Odjąć 15%, bo tyle zarabia mniej. Sprawdzę, czy się nie pomyliłem. Dobrze, o 15% mniej. Czy to się będzie równało 85%? 5%. A to się będzie równało 0,85. Ale czego? No zarobków pani Barbary, czyli 0,85 tego z. Ale dla mnie z to jest ta kwota tutaj na zielono w tym kółku. A przypominam, że pomiędzy liczbą a literą jest mnożenie. Czyli ja zamiast tego z, albo sobie tak zrobię, u was to i tak już widzieliście, wymazuję sobie to z, zamiast to z wpisuję tą liczbę, która się właśnie tu znajduje. Czyli będzie to 1,2x. Czyli mam 0,85 razy 1,2x. Możecie korzystać z kalkulatorów, bo i tak będziecie korzystać. Otrzymujemy, że to jest kwota, wychodzi nam z tego mnożenia 1,02x. Jeszcze raz sprawdzę, czy się nie pomyliłem. Tak. Ale zobaczcie, x gdzie się pojawił? X się pojawił przy pani Aldonie. Czyli w ten oto sposób panią Cecylię uzależniłem nie od pani Barbary, o której tu była informacja, a od pani Cecylii, bo x, od pani Aldony, bo x oznacza kwotę pani Aldony. Czyli tu mamy panią Cecylię. Mamy panią Cecylię. Dobrze. Z czego teraz skorzystamy? Mamy już wszystkie panie uzależnione, no to skorzystamy z tego, że łącznie muszą zarabiać 9177. Czyli łącznie. Łącznie to suma będzie. X to będzie pani Aldona. Dodać pani Barbara. Tu jest pani Barbara. Uzależniona od X. To nas interesuje. Czyli 1,2x. Dodać. I mamy panią Cecylię. 1, ale bierzemy właśnie tu, gdzie jest uzależniona od X. 0,2x. A to się równa 9177.
No to sumujemy. To będzie 1, 2, 3, 3,22 x równa się 9177. Teraz dzielimy stronami przez to, co stoi przed x-em, czyli przez 3,22, i otrzymujemy, że x to się równa 9177 podzielone przez 3,22. Wychodzi nam 2850. 2850. Tak. Zatem rozwiązaliśmy, otrzymaliśmy, że 2750 zarobi kto? Pani Aldona. Czyli pani Aldona zarabia 2850. Żeby dowiedzieć się, ile zarobiła pani Barbara, to ja muszę 1,2 pomnożyć razy 2850. Czyli 1,2 razy 2850. Wychodzi mi 3420. Pani Barbara zarabia 3420 zł. I pani Cecylia, żeby się dowiedzieć, ile zarabia pani Cecylia, tu mam uzależnione od x-a, czyli muszę 1,02 pomnożyć razy x, czyli razy 2850. 1,02 razy 2850. Otrzymujemy, że zarabia 2907 zł. No, możemy sprawdzić, czy nam jeszcze wyszły prawidłowość my policzyli, czy nam wszystko wyszło dobrze. No to dodajmy te kwoty 2850, dodać 3420, dodać 2907. No, otrzymujemy, że mamy 9177, czyli zgadza się, to jest łączna kwota za wszystkie osoby. Posiadając już taką wiedzę, jaką posiadam w tym momencie, mogę przystąpić do analizy poszczególnych pytań. Różnica między miesięcznymi zarobkami pani Aldony i pani Cecylii jest mniejsza niż 100 zł. Pani Cecylii i pani Aldony. No, widzimy, że pani Cecylia zarabia mniej niż 100 zł więcej. Bo jak do 2850 do 100 zł, to bym myślał 2950. No, niewielka jest ta różnica, czyli jest to zdanie prawdziwe. Pani Barbara zarabia 3240 zł miesięcznie. 3000, no nie, zdanie jest fałszywe. Przestawione mamy cyfry, widzimy. Tu mamy 3200, a my tu mamy 3420. Czyli mamy zdanie fałszywe. Nie zgadujemy, tylko odpowiadamy. Pani Cecylia zarabia mniej niż 3000 zł miesięcznie. No, zgadza się. Mniej niż 3000, zdanie prawdziwe. Miesięczne zarobki pani Aldony są o 2% mniejsze od miesięcznych zarobków pani Cecylii. Tak, to jest zdanie też prawdziwe, moi drodzy. A skąd to wiem? No, stąd. Moi drodzy, tutaj właśnie wiem to z tego miejsca. Tu. Bo tu mam 1,02.
1,02 to jest 102%. A tutaj mamy jedynkę, czyli mamy 100%. Zgadza się? O tym już mówiłem. Czyli widzę, że tutaj wzrosło mi o 2 punkty procentowe, czyli o 2%. Miesięczne zarobki Pani Aldony są o 2% mniejsze od miesięcznych zarobków Pani Cecylii. Ale, moi drodzy, bym zrobił gafę. Widzicie, jak to łatwo się pomylić? To zdanie jest zdaniem fałszywym. Bo pani Cecylia zarabia o 2% więcej niż pani Aldona. Ale nie działa to niestety w drugą stronę, że pani Aldona zarabia o 2% mniej niż pani Cecylia. Zaraz wam to udowodnię. Ile to jest 2% z 2850? Posłużę się kalkulatorem tutaj, żebyście to widzieli. Czyli żeby policzyć 2% z 2800... O, podzielę... O, nie podzieliło mi. Tu mamy. O, dobrze, mamy. Albo nie mamy, bo coś mi komputer się przywiesił. Moi drodzy, ja sobie tak zrobię, żebyście widzieli, co liczę. I jak to sprawdzić, i żeby wam udowodnić, że to, co powiedziałem, jest, że 2% z tej kwoty, jak podniosę tą kwotę o 2%, to otrzymam 2907, ale w drugą stronę to nie otrzymam tego samego. Czyli mam 2800, 2850. I chcę policzyć z tego 2%. 2%, czyli to będzie razy 200. To się równa. Otrzymujemy 57. To są tylko 2%. Do tego muszę zwiększyć, czyli tu mi się zwiększyło 2%, czyli dodać 2850. Kwotę, którą miałem. Tu jest 102%, tu jest to 100%, które miałem tu. Czyli łącznie mi daje 102%, które jest tu. Otrzymujemy 2907. Czyli pani Cecylia zarabia o 2% więcej niż pani Aldona. A tu mamy inne pytanie. Miesięczne zarobki pani Aldony są o 2% mniejsze od miesięcznych zarobków pani Cecylii. Czyli zobaczcie, ja muszę teraz policzyć 2% z kwoty pani Cecylii. Mam tu kwotę pani Cecylii, liczę 2%, czyli razy 200, otrzymuję taki wynik, czyli 58,14. I teraz od kwoty pani odjąć 58,14. Widzicie? Nie otrzymałem dokładnie wyniku tego. Nie otrzymałem. To nie działa w obie strony. Dlatego trzeba bardzo dokładnie i uważnie czytać pytanie. Zatem tak zbudowane pytanie jest pytaniem fałszywym. Dobrze, moi drodzy, doszliśmy już do zadania czwartego. Tu macie zadanie dla was, bo nad tamtym to ja się produkowałem, nad tym się wy poćwiczycie, pomyślicie, jak go rozwiązać. I macie tu jeszcze zadanie piąte, na piątki dla ochotników,
Kto mi przyśle wszystkie 5 zadań prawidłowo rozwiązanych, otrzyma piątkę. Przypominam, że teścik będzie w piątek. Pozdrawiam.